Czy policjant może używać prywatnej broni na służbie? Czy policjant może używać prywatnej amunicji na służbie innego rodzaju niż ten, który został mu wydany przy rozpoczęciu pracy? Shorty, bagiety, zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Słuchajcie, ostatnio wrzuciłem filmik odnośnie tego, że policjant postrzelił policjantkę i zastrzelił napastnika, który próbował zrobić jej krzywdę. I wspomniałem tam bardzo nieprzychylną moją opinię na temat amunicji, która zostaje nam wydawana, czyli amunicji FMJ, amunicji pełnopłaszczowej, która absolutnie nie nadaje się do zadań realizowanych w ramach patrolu, w ramach służby w policji, w ramach po prostu strzelania do drugiego człowieka w taki sposób, żeby było to w miarę bezpiecznie dla całego otoczenia, dla twojego partnera, bądź też dla ciebie. I w związku z tym pojawiło się pytanie, Baget, słuchaj, czy w takim razie może wy możecie kupić sobie własną prywatną amunicję, która spełniałaby tam jakieś wymogi, ale na przykład byłaby to amunicja JHP, czyli amunicja, w której pocisk ma drążony czubek i ta amunicja po prostu grzybkuje w ciele, ograniczając przebijalność samego obiektu, ograniczając rykoszetowanie samej amunicji i działając kompletnie inaczej na balistykę końcową niż w przypadku zwykłej amunicji FMJ. I też jednocześnie odpowiadam na pytanie, które pojawiało się już od praktycznie początku kanału, czyli czy policjant może sobie na przykład kupić, jeżeli ma pozwolenie na broń, swoją własną jednostkę broni i nosić ją do służby w policji. Otóż odpowiedzi na te pytania są bardzo jasne, nie i nie. Policjant nie może kupić sobie własnej amunicji, policjant musi korzystać z amunicji, która została mu przydzielona na służbie, pomimo tego, że jest to amunicja do dupy i absolutnie się do tego nie nadaje. I będę o tym mówić głośno, ponieważ uważam, że wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo moje, na bezpieczeństwo moich kolegów z pracy i na bezpieczeństwo osób, które uczestniczą w interwencji, a nie są na przykład sprawcami. Niestety przez kulawe priorytetyzowanie dóbr w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej użycie takiej amunicji, może nie powiem, że jest wykluczone, ale jest troszeczkę utrudnione i myślę, że w tym momencie moja firma po prostu boi się kupić innej amunicji, bo koszt nie byłby jakiś bardzo duży, ale nie, policjant nie może kupić sobie swojej amunicji i policjant nie może kupić sobie swojej broni służbowej. Jaką broń dostaniecie? Z taką bronią musicie pełnić służbę. Czy to będzie Walter, Glock, Beretta, czy jak się nazywa ten ostatni pistolet? Kurde, miałem go w rękach na targach. Rex. Czy będzie to Rex? Musicie z nim pełnić służbę, no po prostu. Nic tutaj nie zdziałacie, możecie gdzieś iść ewentualnie, prosić się w magazynie, żeby wam wymienili, nie wiem, Waltera na Glocka, Waltera na Berettę, czy cokolwiek innego, ale nie możecie pełnić tak służby. Czyli podsumowując, pełnicie służbę z taką amunicją, jaką dostaliście, z taką bronią, jaką dostaliście. Tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do komentowania filmu, trzymajcie się i hej.